Chciałoby się powiedzieć, w końcu HBO udostępniło nie tylko plakaty z House of the Dragon, gdzie widzimy poszczególne postacie, te najważniejsze, które wystąpią w serialu, ale także pierwszy taki pełnoprawny trailer, no bo ten wcześniejszy to były, wiecie, takie migawki bardziej. I to, co nasuwa się na myśl od razu po jego obejrzeniu, to taki vibe Gry o Tron. I bardzo dobrze. Ja jestem Grzegorz, wy jesteście na Czysta Kultura. Zapraszam. It remembers names. I wiecie, to, że akurat twórcy zagrali na tych strunach nostalgii, które poruszyły serca wszystkich tych, którzy mają gdzieś tam w pamięci Grę o Tron, spędzili przy niej wiele godzin, wiele tak naprawdę lat, no bo to dekada z Grą o Tron, i byłoby głupotą, gdyby jednak tego nie wykorzystano, więc krok w dobrą stronę, szczególnie, że mamy tu nawiązania, jeśli chodzi o stylistykę taką estetyczną właśnie do tych pierwszych sezonów Gry o Tron. Jest także nawiązanie muzyczne, no bo wiadomo, Ramin Djawadi, no to inaczej być nie może, więc tu możemy być akurat pewni, że muzyka będzie na bardzo wysokim poziomie. No i to wszystko składa się właśnie na takie małe elementy, które dają większą całość i które pokazują kierunek, który przy okazji House of the Dragon został obrany, i moim zdaniem to jest bardzo dobry kierunek. There's nothing in the world more powerful than a good story. Tak jak można było się domyślać, zwiastun już kreśli trochę nam te postacie tych bohaterów, którzy będą pierwszoplanowi w House of the Dragon i którzy zapewne w zamyśle HBO i twórców no zajmą miejsce tych wszystkich bohaterów, których kochaliśmy, których lubiliśmy, którym dopingowaliśmy przy okazji Gry o Trona, więc Jona, Tyriona, Daenerys, Arię i tak dalej. I moim zdaniem jest na to duża szansa, bo w tej historii jest naprawdę fajny potencjał, jest tam sporo bohaterów, którzy są wyraziści, ale najważniejsze jest, żeby HBO właśnie to potraktowało jako fundament swojej historii, czyli ten nacisk na rozwój bohaterów, na zarysowanie chemii między nimi, na te wszystkie zależności pomiędzy różnymi postaciami. Jeśli to będzie dostarczone, no to o resztę się absolutnie nie obawiam. A story we agreed to tell each other over and over till we forget that it's a lie. Szczególnie, że tak jak w Grze o Tron, tym motywem przewodnim będą brudne gry, tak jak mówi na przykład Otto Hightower w tym zwiastunie, królewski namiestnik, jedna z ważniejszych postaci, która tam będzie w wielu machinacjach działać. No i jakby tym spoiwem będzie walka o tron, no bo jakżeby inaczej. I ktoś może powiedzieć, że okej, jest trochę zgrany kotlet, w sensie to już było i no nie wiem, czy drugi raz to zagra, ale powinno zagrać, bo mamy do opowiedzenia naprawdę fenomenalną historię. To oczywiście, czy to jest lepsza historia niż Gra o Tron, to każdy sobie osądzi na własną rękę, ale wydaje mi się, że jest tam potencjał na duże story. I to, co ujawniono w tym trailerze, to także pewna oś czasowa tego, jak on się będzie toczył. Widzimy hołdy, które Baratheonowie, Starkowie, czy też Corlys Balerion składają królowi Viserysowi. I to jest ten taki moment jego panowania i moment, kiedy on sobie wymyślił, że to właśnie jego córka Rhaenyra będzie jego spadkobierczynią, co oczywiście w Westeros, takim wiecie, trochę bardzo męskim, konserwatywnym świecie, nie zostało przyjęte zbyt dobrze, co zresztą też jest tam zauważone, że mężczyźni prędzej spaliliby ten świat, niż pozwolili, by kobieta usiadła na żelaznym tronie, i to też niejako będzie pewna oś sporu, no ale nie tylko, bo o ile samo namaszczenie Rhaenyry na dziedziczkę Viserysa i na prawowitą spadkobierczynię żelaznego tronu to już samo w sobie jest to zarzewie problemu i konfliktu, no to mamy przecież jeszcze pojawienie się Alicent Hightower na dworze, która potem zostaje kolejną żoną króla Viserysa i która daje mu dzieci, w tym także syna, no co oznacza, że zdaniem niektórych ten syn ma większe prawa do tronu niż właśnie Rhaenyra. No i na tej podstawie, po śmierci króla Viserysa, która pewnie nastąpi gdzieś tam po kilku odcinkach, zacznie się to, co najlepsze, czyli taniec smoków. It remembers names. Czyli de facto dostaniemy to wszystko tak, jak powinno być ułożone.
panowanie Viserysa, nakreślenie trochę kto jest kim. Będziemy mieć młodą Rhaenyrę, młodą Alicent. Będzie pewnie cała scena ślubu, potem pojawienie się kolejnych dzieci, więc trochę tych przeskoków czasowych będzie, aż w końcu dojdziemy do momentu tego, który nas najbardziej interesuje, więc wtedy zacznie się taniec smoków, czyli to wielkie starcie, wielka wojna domowa Targaryenów, stronnictwo zielonych, stronnictwo czarnych. I wiecie, to jest tylko taka impresja po trailerze na te materiały, na omówienie dokładne, kto był kim w tym sporze, jak te stronnictwa działały, co się działo i tak dalej, i tak dalej. Przyjdzie jeszcze czas, tych materiałów będzie na pewno sporo, im bliżej premiery serialu. No dzisiaj po prostu luźno, raczej na gorąco, ale nie musicie obawiać, takie materiały oczywiście będą. No a potem właśnie przejdziemy już do konkretów, czyli tych działań wojennych. I fajnie, że ta podbudowa nas czeka, no bo to daje nam jednak pewną taką obietnicę, że będzie nawiązanie do tych pierwszych sezonów Gry o Tron, że dostaniemy nacisk na postać, na relacje tych postaci, na ich motywacje, a chociaż wiem, że efekciarstwo też tu łatwo można by było sprzedać, bo pojawi się mnóstwo smoków, więc to jest żaden problem, to mam nadzieję, że to jednak nie będzie wychodziło na pierwszy plan. To zresztą bardzo fajnie koresponduje ze słowami Daemona Targaryena na koniec tego zwiastunu, że historia nie pamięta krwi, pamięta nazwiska. To daje nam taką wskazówkę, jak to wszystko powinno wyglądać. Czyli podbudowa, w pewnym momencie śmierć króla, no a potem zaczyna się jazda już bez trzymanki, knowania, walka o tron, różne koalicje, zdrady, wiecie, zapewne także tą drogą Gry o Tron będzie jakiś seks, będzie trochę golizny, no bo to się dobrze sprzedało, więc tu pewnie też. Czy będą jakieś twisty fabularne? No tu oczywiście tym, którzy nie czytali, nie będę psuł zabawy, bo albo przeczytacie sami, albo poczekacie do premiery, która już w sierpniu, więc no, warto czekać. U mnie ten hype trochę wzrósł, bo tak jak mówię, czuję ten vibe Gry o Tron i dla mnie to jest taka nuta szczególnie miła uchu. No ale dajcie znać, jak to wygląda u was, czy też się zajaraliście, czy tak przeszło to gdzieś. No okej, pojawił się jakiś zwiastun, chcą nawiązać do zgranej już płyty, no zobaczymy, jak to wyjdzie. U mnie ten hype jest większy, a komentarze są do waszej dyspozycji, dajcie znać, jak wy to widzicie. No i co? Odwiedzajcie nasze kanały, wchodźcie na wszystkie nasze społeczniaki, na stronę czystakultura.com, a w tej chwili się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!